Zjednoczone na dystansie 3 rund po 5 minut w limicie kategorii słomkowej. W tej walce rękawice skrzyżują. W narożniku niebieskim 18-latka mierząca 159 cm i ważąca 49,3 kg. Reprezentantka Britawski Team Izrael z zawodowym rekordem 4 zwycięstw i jednej porażki. I Yulia! Oraz jej przeciwniczka w narożniku czerwonym. To 23-latka mierząca 159 cm i ważąca 52,3 kg. Zawodniczka Fight Club Łódź z zawodowym rekordem 7 zwycięstw i 5 porażek. Sylwia Juśkiewicz! Walkę poprowadzi sędzia Piotr Michalak. Obie młode, ale zawodniczka z Izraela, to znaczy to jest Rosjanka, która mieszka w Izraelu, tylko ciekawe, czy inne powody niż Krav Maga spowodowały właśnie, że ona występuje pod flagą Izraela. Jest 5 lat młodsza od Sylwii, mają ten sam wzrost, taki sam zasięg, podobne doświadczenie, no powiedzmy, że Sylwia Juśkiewicz doświadczenie ma większe. Wiemy, że Polka to jest głównie strajkerka. Teraz jaki typ zawodniczki dostała, bo to jest zastępczyni przecież. Zaledwie 4 dni temu Saczkow przyjęła ten pojedynek, więc na pewno trudne wyzwanie dla Sylwii Juśkiewicz, ale to jest największa weteranka gale Ladies Fight Night, bo już 6 raz dzisiaj ją widzimy na tych galach, a zatem tylko 2 razy. No z czego raz byłoby trudno, bo wczoraj musiałaby zawalczyć Juśkiewicz, ale znając Sylwię, to ona by była do tego zdolna. Po 5 kolejnych zwycięstwach Polka przegrała na Rising z Kamą Asakurą. Będzie chciała wygrać w takim razie tę walkę i teraz dobrze. 2 razy tą prawą ręką znalazła tam miejsce między rękami rywalki. Tak, tak. Zwraca uwagę Piotr Michalak, że pięść ma być zamknięta. Że nie może być dłoń roztapierzona, dlatego że to powoduje kontuzję. Zwłaszcza wtedy, kiedy atakuje rywal, nie kiedy ona sama atakuje, bo ona wtedy zamyka, natomiast podświadomie otwiera i teraz znów mamy podobną sytuację. Mamy trochę taki tutaj pojedynek dwóch kickbokserek, no bo Juśkiewicz wiemy, że miesza też te starty w MMA z walkami w K1. Ona jest też niepokonana na Ladies Fight Night, a z kolei Saczkow między innymi w tym roku zwyciężyła w Pucharze Europy K1 w Czechach, a zatem też potrafi w stójce pokazać, no do tego... Ciekawe, jak zaadaptuje tę Krav Magę do MMA. Karolina Kowalkiewicz pokazała, że da się. Sylwia jest silniejsza od swojej rywalki. Wydaje się, że te kopnięcia, te ciosy mają większą moc. Na razie spycha Juśkiewicz. Ciekaw jestem, jak sobie poradzi z odwrotną pozycją Saczkow Polka, bo nigdy niełatwo walczy się z mańkutem, no ale za to jest bardzo prosta broń na zawodników, którzy walczą w tej pozycji. Niskie kopnięcia w wykroczną nogę, już kilka razy Sylwia Juśkiewicz to zrobiła. No ale to jest mieszanie pozycji, wraca już w tej chwili Saczkow do tej normalnej. Widzą Państwo, raz prawa ręka wysunięta do przodu, raz lewa ręka wysunięta do przodu, no wprowadza troszeczkę zamieszania. Była okazja dla Juśkiewicz, aby wepchnęła rywalkę do narożnika, a tamte możliwości obronne byłyby już zdecydowanie słabsze. No na razie oddaje pola Saczkow w zawodnicę z Polski, pozwala jej robić to, co Juśkiewicz lubi, czyli właśnie iść do przodu, atakować. Ona najlepiej czuje się właśnie w takiej walce, w której może być takim taranem, który wymienia ciosy. Ona też się najlepiej w tym czuje, zawsze podkreśla, że przychodzi do klatki ringu bić się, nie kombinować, nie walczyć jakoś bardzo strategicznie, ale właśnie wymieniać ciosy i dawać widzom dużo zabawy. Jak na razie to, co Państwo oglądają, klasyczny kickboxing, tylko że w małych rękawicach. No to skoro konfrontuje się ze sobą dwie zawodniczki walczące w ten sposób, no to może lepiej byłoby to zrobić w K1, a niekoniecznie w MMA. Fantastyczna akcja, Juśkiewicz. Widzieli Państwo 3 ciosy, ciosy proste. Wszystkie zatrzymały się dopiero na głowie rywalki z Izraela. Chciała odpowiedzieć wysokim kopnięciem Saczkow, ale nie trafiła w Polkę. Teraz co prawda przyjęła te ciosy na gardę, ale ładnie chciała zaatakować overhandem Saczkow, Polka, ale Saczkow od razu wróciła z gardą. Robi się coraz ciekawiej w tym pojedynku, bo chyba panie zaczęły nieco czytać swoją grę.
Największym atutem Sylwii Juszkiewicz jest to, że ona atakuje seriami. Tam nie ma pojedynczych ciosów, to za każdym razem jest kombinacja czy ciosów prostych, czy prostych połączonych z ciosami sierpowymi. Teraz Polka odwróciła pozycję na chwilę jednak. Zwykle takie odwrócenie pozycji sygnalizuje, że będzie kopnięcie, ale nie zawsze. Trafiła bardzo mocno. Została ukarana za tę próbę Saczkow, bo kilka ciosów idealnie wyprowadziła Juszkiewicz. Znowu teraz właśnie zepchnęła do narożnika, ale ucieka już Saczkow. Jeszcze raz front kick, ale schodzi z linii ciosu zawodniczka z Izraela. Lewy overhand to jest taki cios, którym bardzo pracuje zawodniczka Fight Club Łódź. Teraz podbródkowy i tak jak mówiłeś, właśnie to, co jest jej najmocniejszą bronią, kombinacje. Ale co dziwne, ta młodziutka zawodniczka z Izraela doskonale broni. Nawet w tych małych rękawicach jest w stanie zablokować większość ciosów Sylwii Juszkiewicz. No tylko pytanie, czy zacznie atakować, bo samą obroną nie da się wygrać starcia. Raczej nie w tej rundzie. I teraz znów uciekła spod lin. No więc mieliśmy 5 minut klasycznego kickboxingu w moim zdaniem zbyt dużym wymiarze. Zaczone na dystansie 3 rund po 5 minut w limicie kategorii słomkowej. W tej walce rękawice skrzyżują. W narożniku niebieskim 18-latka mierząca 159 cm i ważąca 49,3 kg. Reprezentantka Britawski Team Izrael z zawodowym rekordem 4 zwycięstw i jednej porażki. I Yulia Saczkow! Oraz jej przeciwniczka w narożniku czerwonym. To 23-latka mierząca 159 cm i ważąca 52,3 kg. Zawodniczka Fight Club Łódź z zawodowym rekordem 7 zwycięstw i 5 porażek. Sylwia Juszkiewicz! Walkę poprowadzi sędzia Piotr Michalak. Obie młode, ale zawodniczka z Izraela, to znaczy to jest Rosjanka, która mieszka w Izraelu, tylko ciekawe, czy inne powody niż Krav Maga spowodowały właśnie, że ona występuje pod flagą Izraela. Jest 5 lat młodsza od Sylwii, mają ten sam wzrost, taki sam zasięg. Podobne doświadczenie, no powiedzmy, że Sylwia Juszkiewicz doświadczenie ma większe. Wiemy, że Polka to jest głównie strajkerka. Teraz jaki typ zawodniczki dostała? Bo to jest zastępczyni przecież. Zaledwie 4 dni temu Saczkow przyjęła ten pojedynek, więc na pewno trudne wyzwanie dla Sylwii Juszkiewicz, ale to jest największa weteranka gale Ladies Fight Night, bo już 6 raz dzisiaj ją widzimy na tych galach, a zatem tylko 2 razy. No z czego raz byłoby trudno, bo wczoraj musiałaby zawalczyć Juszkiewicz, ale znając Sylwię, to ona by była do tego zdolna. Po 5 kolejnych zwycięstwach Polka przegrała na Rising z Kamą Asakurą. Będzie chciała wygrać w takim razie tę walkę i teraz dobrze. 2 razy tą prawą ręką znalazła tam miejsce między rękami rywalki. Tak, tak, zwraca uwagę Piotr Michalak, że pięść ma być zamknięta. Że nie może być dłoń roztapierzona, dlatego że to powoduje kontuzję, zwłaszcza wtedy, kiedy atakuje rywal, nie kiedy ona sama atakuje, bo ona wtedy zamyka, natomiast podświadomie otwiera i teraz znów mamy podobną sytuację. Mamy trochę taki tutaj pojedynek dwóch kickbokserek, no bo Juszkiewicz wiemy, że miesza też te starty w MMA z walkami w K1. Ona jest też niepokonana na Ladies Fight Night, a z kolei Saczkow między innymi w tym roku zwyciężyła w Pucharze Europy K1 w Czechach, a zatem też potrafi w stójce pokazać. No do tego ciekawe, jak zaadaptuje tę Krav Magę do MMA. Karolina Kowalkiewicz pokazała, że da się. Sylwia jest silniejsza od swojej rywalki. Wydaje się, że te kopnięcia, te ciosy mają większą moc. Na razie spycha Juszkiewicz. Ciekaw jestem, jak sobie poradzi z odwrotną pozycją Saczkow Polka, bo nigdy niełatwo walczy się z mańkutem, no ale za to jest bardzo prosta broń na zawodników, którzy walczą w tej pozycji. Niskie kopnięcia w wykroczną nogę, już kilka razy Sylwia Juszkiewicz to zrobiła. No ale to jest mieszanie pozycji, wraca już w tej chwili Saczkow do tej normalnej, widzą Państwo, raz prawa ręka. Z trybun okrzyki mała, mała, bo taką
ksywkę ma Sylwia Juśkiewicz, teraz lewy overhand, ale zablokowany. No Saczkow musi zacząć odpowiadać na te wszystkie ataki, jeśli... Ale nie jest chyba w stanie, po prostu ona przez te 60 sekund, może przez pół rundy, próbowała jednak zdobywać inicjatywę, próbowała sama rozpoczynać tę walkę, ale jednak ta siła Juśkiewicz i to, że atakuje w ten właśnie sposób, niebywała kombinacja, kapitalna. Wszystko tam było, i hak pod prawą łokieć, i kolana, i sierpy, i proste ciosy, i kopnięcie. Rewelacyjnie walczy w tej chwili Sylwia Juśkiewicz, spycha swoją rywalkę zdecydowanie do defensywy. Ta w ogóle nie odpowiada. A zaczęło to się wszystko od tych front kicków. Usłyszała od swojego narożnika jeszcze raz, bo widzimy, jak mocno zraniona jest Saczkow. Te kopnięcia w korpus zrobiły dużą różnicę i w tej chwili świetnie Juśkiewicz podąża za tą strategią i atakuje raz za razem w brzuch rywalki. A teraz wysokie kopnięcie! I za chwilę będzie Piotr Michalak. Tu nie ma liczenia. To nie jest kickboxing. Piotr Michalak kończy walkę, tak jak wspominaliśmy, walkę absolutnie kickboxerską, która powinna być rozgrywana w formule jednak K1, a nie MMA. Gratulacje przede wszystkim od Grzegorza Kałbińskiego, trenera, ale także matchmakera tej właśnie gali, jednego z szefów organizacji Ladies Fight Night. Drugi raz z rzędu na Ladies Fight Night Juśkiewicz kończy taką kanonadą ciosów, świetnym wykończeniem pod linami rywalki. Tak było z Manuelą Matos i tak jest teraz. Sędzia Piotr Michalak już dwie rywalki Juśkiewicz uchronił przed zbędnymi ciosami i mogło się to naprawdę podobać, bo jak tylko poczuła krew, Juśkiewicz ruszyła i wykończyła rywalkę w przeciągu kilkudziesięciu sekund. Ale przypominamy, Julia Saczkow wzięła tę walkę 4 dni temu, zastępując sami Kamal Bejk. W drugiej rundzie tego pojedynku sędzia Piotr Michalak przerwał to starcie, które przez nokaut techniczny zwycięża Sylwia Mała Juśkiewicz! A zatem ósma zawodowa wygrana na koncie Sylwii Juśkiewicz. Poprawiła... I chyba szósta przez nokaut. Przez tak jest. Poprawiła swój rekord, no i pozostała niepokonana na Ladies Fight Night. 6 występów, 6 zwycięstw. I chyba zadowolona będzie także Iwona Guzowska, którą widzimy, wielką polską mistrzynię kickboxingu i boksu. Obie te panie mają takie wspólne losy z dzieciństwa i organizacja Ladies Fight Night pomaga. Chciałam bardzo podziękować, że przybyliście tutaj do mnie. Chciałam podziękować również mojej przeciwniczce, ponieważ praktycznie na ostatnią chwilę się zgodziła, żeby do nas przyjechać i stoczyć ze mną tą walkę. Naprawdę dobra, świetna zawodniczka. Chciałam również podziękować mojemu narożnikowi, mojemu tacie, którego bez mnie by tutaj nie było. Chciałam podziękować Iwonie, że stanęła u mnie w narożniku. Również dziękuję moim sponsorom, którzy mi pomogli w tym przygotowaniu, a między innymi jest to catering dietetyczny Schudnie ze Smakiem. Naprawdę, Kamilka, dziękuję Ci serdecznie za to, że mi pomogłaś. Dziękuję również Beauty Queen. Kochani, jesteście naprawdę świetni. Dziękuję Wam. No i przy okazji wszystkiego dobrego i wesołych świąt życzę. A my również życzymy wszystkiego dobrego i wesołych świąt. Nie tylko Sylwii Juśkiewicz i nie tylko na święta. Gdzie ona na górze? Tam największa łobuzerka jak zwykle na samej górze. Jeszcze raz oklaski, moi drodzy, śmiało, śmiało! No Iwona, no pokaż, pokaż, no co potrafisz, dobrze? Dziękujemy pięknie jeszcze raz. Gratulacje, moi drodzy, jeszcze raz, śmiało, śmiało.